Cześć, z tej strony Magda Szczepańska ze Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. Jakiś czas temu Ewelina, która współtworzy ze mną tę serię, zapoczątkowała miniserię dotyczącą najpopularniejszych i najczęściej używanych w języku norweskim czasowników. W tym odcinku przedstawię Wam kolejne 10. Zapraszam. Ten materiał będzie przydatny szczególnie dla osób, które są na początku swojej drogi z językiem norweskim, a te, które są już na średnio zaawansowanym bądź zaawansowanym poziomie, będą mogły sobie po prostu zrobić powtórkę. To co? Zaczynamy. Pierwszy czasownik to omte. I tutaj zobaczcie, będę Wam odmieniać czasownik wedle wszystkich czterech form. Omte, möter, möte. Har mött. Spotkać. Spotykać. Adam mötte henne klokka 6 igår. Adam spotkał ją o godzinie 6 wczoraj. Har du en gang mött Norges konge? Czy kiedykolwiek spotkałeś króla Norwegii? O reise. Reiser. Reiste. Har reist. Podróżować. Pojechać. Vi reiste dit i 2010. Pojechaliśmy tam w 2010 roku. Die har aldrig reist till Sør-Amerika. Oni nigdy nie podróżowali do Ameryki Południowej. O forstå. Forstår. Forstå. Har forstått. Rozumieć. Forstod du det hun fortalte på møte? Czy zrozumiałeś, co powiedziała na spotkaniu? Hun har ikke forstått meg. Derfor gjorde hun feil. Ona mnie nie zrozumiała, dlatego popełniła błąd. O slappe av. Slapper av. Slappet av. Har slappet av. Odpoczywać. Jeg slappet ikke så mye av på ferie. Nie odpoczęłam zbytnio na wakacjach. Monika har slappet av på stranda. Monika odpoczywała na plaży. O sove. Sover. Sov. Har sovet. Spać. Hun sov dårlig i natt. Źle spała dzisiejszej nocy. Har du sovet bra? Dobrze spałeś? O vaske. Vasker. Vasket. Har vasket. Myć, czyścić. Jeg vasket bade i forrige uke. Posprzątałam łazienkę w poprzednim tygodniu. Har du vasket henne? Umyłeś ręce? O se, ser, so, har sett. Widzieć, patrzeć. So du det? Widziałeś to? Vi har ikke sett den filmen. Nie widzieliśmy tego filmu. O hjelpe, hjelper, hjalp, har hjulpet. Pomagać. Hjalp han mora si? Czy on pomógł swojej mamie? Han har hjulpet henne med å lage middag. On pomógł jej w przygotowaniu obiadu. O trenge. Trenger. Trengte. Har trengt. Potrzebować. Vi trengte ikke noen forklaringer. Nie potrzebowaliśmy żadnych wyjaśnień. Han har trengt litt ekstra hvile. On potrzebował trochę więcej odpoczynku. O bruke, bruker, brukte, har brukt. Używać. Hun solgte sin gamle bil, fordi den brukte for mye bensin. Sprzedała swój stary samochód, ponieważ zużywał za dużo paliwa.
Har du brukt sukker eller honning i teen? Użyłeś cukru czy miodu do herbaty? Okej, mam nadzieję, że znowu nauczyliście się czegoś nowego lub zrobiliście sobie dobrą powtórkę. Ja Was oczywiście zachęcam do tego, żeby wrócić także do poprzednich odcinków, w których Ewelina prezentowała popularne czasowniki norweskie, ponieważ wówczas możecie sobie zebrać całkiem niezłą pulę tychże czasowników. Zachęcam Was też do tego, żebyście stworzyli własne zdania z czasownikami, które dzisiaj poznaliście i żebyście zapisali je w komentarzu. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejny za tydzień. Cześć!